Witamy serdecznie po przerwie. Przed nami wykład pod tytułem Moc asymilacyjna kultury polskiej w cywilizacji łacińskiej na przykładzie Tatarów, a przedstawi ten wykład inspektor Maciej Węgrzyn, cybernetyk, wykładowca Narodowej Akademii Informacyjnej oraz wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie. Prosimy uprzejmie. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Maciej Węgrzyn, pracuję w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie, a wracam właśnie z Litwy, gdzie, o tu jest certyfikat, może byłem tam z wykładami, zasiałem cybernetyczne ziarno w ramach Erasmusa tak zwanego. To jest taki sposób wymiany wykładowców i miałem sposobność zaobserwowania skuteczności działania praw Mazura, Koseckiego oraz innych naukowców. Po litewsku dzień dobry to jest labas rytas. Tyle się nauczyłem po litewsku i wystarczyło. Gdzie wchodziłem? Labas rytas? O, swój chłop. Po angielsku dukam coś. Po rosyjsku się boję powiedzieć, po polsku to już naprawdę nie bardzo, bo w Kownie nigdy Polaków nie było i Polaków nie lubią. Teraz już lubią, ponieważ Polacy mają pieniądze, więc stosunki handlowe układają się dobrze. Druga sprawa. Geografia dynamizmu. Jest artykuł, książeczka na ten temat na stronie www.autonom.edu.pl. Radzę przeczytać. Im bardziej na północ, tym większy poziom statyzmu. Przychodzimy na wykłady. Jest godzina 8:45, przerwa. Cicho. W budynku nic nie słychać. Nikt nie wybiega z budynku, nikt do budynku nie wchodzi. Wchodzimy, no ludzie stoją sobie, gadają, ale po cichutku. W całym budynku jest cicho jak w żydowskiej szkole. No mówię wam, dla mnie zupełne zdziwko, no bo w naszej szkole to hałas jest taki, że od razu widać, czy jest przerwa, czy nie, czy się nie spóźniłem na wykłady. No i ponieważ dostęp do źródeł mam dość ograniczony, bo mieszkam w Częstochowie, ja polegam na tak zwanych osobowych źródłach informacji. Staram się u źródła dowiedzieć, co oni właściwie o tym wszystkim myślą. No, i koledzy tutaj oparli się na badaniach naukowych, a na przykład przegapili, że jest 19. zjazd Chińskiej Partii Komunistycznej i to będzie w czwartek. I agencja Xinhua opublikowała 10 tez na ten zjazd. Jak będzie czas, to sobie omówimy dzisiaj, jak nie, to jutro. Niektóre są zbieżne z wywodami kolegów, a niektóre zupełnie inne. Dobrze by było wejść na internet i sobie poczytać. Ale mówimy o Tatarach. Skąd ja o tych Tatarach wiem? No, było takie zebranie naszej klasy maturalnej, która czasami się zbiera i wspomina dobre czasy. No i zaczęliśmy tam o historii, o tych Tatarach, że tacy brzydcy są, ale w końcu mówimy, pojedziemy, zapytam. Zamówiliśmy sobie tam nocleg, ładny obiad w tatarskiej gospodzie, bo nie karczmie. To trzeba powiedzieć, tylko gospodzie. No i wizytę w meczecie. Oprowadzał nas młody człowiek, mówił świetnie po polsku, rysy miał takie słowiańskie jak wszyscy tutaj na sali, bo cudzoziemca jakoś nie widzę, chociaż o cudzoziemcach mówimy, a jest powiedzenie nic o nas bez nas. Starałem się moich cudzoziemskich kolegów zachęcić, żaden nie przyszedł, może są w internecie, ale nie o to chodzi. No i oprowadził nas po tym meczecie, wyłożył nam zasady islamu, bo jego obowiązkiem jest nawracanie giaurów. No my jak te giaury żeśmy wysłuchali, no ale mówimy, czy mógłby nas jeszcze szerzej wprowadzić tą właśnie problematykę tych osiedleń tatarskich. Mamy tu obiad, czy na kieliszeczek czegoś dobrego. No nie, to nie, ale na lody, a to tak. Proszę bardzo, jak chcecie kogoś zachęcić do zwierzeń, zaproście go na lody. Zimne powoduje od razu uczucie odpływu energii, czyli co? Atrakcje. Dodatkowa energia, no gość ma gadane i on przy tych lodach cały czas gadał, a myśmy te tatarskie przysmaki zjadali. I o co się rozchodzi? Tatarzy byli pierwotnie w cywilizacji religijnej. Bo w naszych rozważaniach rozumiemy Azję, ale tak nie bardzo wiadomo, gdzie ona się zaczyna, gdzie ona się kończy. A w Azji występuje wszystkie siedem cywilizacji według klasyfikacji Koseckiego, już niekoniecznego.
Akurat byłem przy tym, jak pan Józef Kosecki, nasz świętej pamięci nauczyciel i dobrodziej, pracował nad tym. Przekonałem go, że religijne polegają na tym, że prawo i etyka są sobie równe. Nie ma praw, które nie są etyczne i nie ma postępów etycznych, które są sprzeczne z prawem. Różnica jest taka, że islamiści i Żydzi nie jedzą wieprzowiny, a Brahmini nie jedzą wołowiny. Natomiast kto się raz urodził, no w islamie można przyjąć. Z tej religii nie ma odwrotu. U nas można przejść na inną religię i no, przeszedł na przykład na protestantyzm. Ktoś tam czy też założył jakąś inną, deklaruje się jako ateista. Proszę bardzo, jeżeli siądziesz z nami, będziesz z nami zajadał, wypijał, to jest nasz kolega, jesteśmy tolerancyjni, bo my jesteśmy tej, którą mienimy się łacińską. No i gdzie te cywilizacje występują? No chińska oczywiście, w Chinach, tybetańska podobno, w Tybecie nie byłem, Koneczny też nie był. Łacińska podobno w Japonii, chociaż różnie o tym mówią. Turańska na stepie, bizantyjska, no to w Rosji przeważnie, ale w innych krajach też, no te trzy religijne. No i ta zwana arabską, gdzie prawo i etyka mają część wspólną, ale nie zupełnie. Są postępki zgodne z prawem, ale niezgodne z etyką. I skąd postępki zgodne z etyką, a niezgodne z prawem? My się przypisujemy do cywilizacji łacińskiej, ale wszyscy kierowcy się ostrzegają przed kontrolą drogową, co jest etyczne, tylko niezgodne z prawem, czyli gdzie jesteśmy? No tu. No i jak przyjechali ci Tatarzy z tą swoją religią, to musieli przyjąć nasze warunki. Musieli z pewnych rzeczy zrezygnować, a pewne rzeczy przyjąć. Zrezygnowali z czego? Z włóczęgi. Król Sobieski dał im spustoszone przez księcia Radziwiła obszary powyżej, czyli na północ od Puszczy Białowieskiej. Proszę bardzo, tutaj sobie siadajcie i to jest wasza ziemia, zagospodarujcie sobie jak chcecie. Więc pierwsza rezygnacja. Druga rezygnacja, sprawa szariatu. Tu obowiązuje polskie prawo i macie się podporządkować. W polskim prawie były 4 przypadki kary śmierci. Zdrada, nie ma sprawy. Morderstwo z premedytacją, podpalenie i gwałt. Raptus puellae było karane śmiercią, chociaż nigdzie w historii nie znalazłem przypadku, żeby pokrzywdzona złożyła skargę. No po prostu brało się kobietę pod pachę, księdzu się przystawiało nóż do gardła, dawał ślub in articulo moris i sprawa była zaklepana. Ale zagrożenie było. W związku z tym żadnych napadów. Nie, siłą islamu nie można rozpowszechniać. A co przyjęli na siebie? W zamian za to, że byli zwolnieni od podatków, służba wojskowa w granicach Rzeczypospolitej z własnym wyposażeniem. Konie mieli własne, zbroje mieli własne i też ukłon Rzeczypospolitej, własna komenda. Rotmistrze byli Tatarzy. Jak się ładnie odwdzięczyli? Ano, rotmistrz Aleksander Ułan, pułk Tatarów uformował dla króla polskiego Augusta Mocnego, tak piękny, że król ten pułk wypożyczał na kolejne wojny i te ułańskie, prawda, tatarskie sposoby walki zmienili tylko łuki na pistolety. O wyższości ułanów nad innymi rodzajami jazdy możemy sobie długo mówić, ale nie o to chodzi. No po prostu część praw przyjęli, z części zrezygnowali, z tej części zrezygnowali i jest sytuacja, w której są w tej cywilizacji, to się mówi mieszanka cywilizacji bizantyjsko-łacińskiej. No bo rzeczywiście, jakby łacińską i bizantyjską porównać, to się okazuje, że jak to pomieszamy, to będzie ta zwana arabską albo robotniczo-chłopską. No dobra, ale był problem z kobietami. Oni przeważnie samotnie po tych stepach wędrowali, no ale jakoś znaleźli kandydatki na małżonki. No tośmy naszą gospodynię też, no bardzo ładne przysmaki, może pani z nami siądzie, może tu jakiś kieliszeczek się znajdzie. O panowie, tutaj nie, ale tu jest taka izba bez okien i tam po małym kieliszeczku możemy się napić, bo tam Allah nie widzi.
Też taki wymyk, prawda? Ale tylko dla gości. Oni nie piją. I gospodynina mówi, dlaczego oni tacy byli poszukiwanymi kandydatami na małżonków. Nie piją, myją się codziennie i dbają o dzieci. Wszystkie dzieci chodziły do szkoły, wszystkie były wykształcone. Chłopcy uczyli się arabskiego, żeby umieć Koran czytać po arabsku, bo Koran się czyta po arabsku. Jak miałem kolegów Arabów na studiach, a kupiłem sobie tłumaczenie Koran, to było dla nich obraza. No co ty robisz? Ty najpierw się naucz po arabsku. Oni się uczyli. W związku z tym poziom się podwyższał. Czego jeszcze im nie było wolno robić? Sprzedawać ziemi, zastawiać ziemi i wyszynga alkoholu. Wymogli również, że na tych ziemiach nie mogli się osadzać Żydzi i to było aż do czasów rozbiorów. Dopiero po rozbiorach car nasyłał im tam Żydów, no ale ponieważ nie można było handlować alkoholem, no to nasyłał im rzemieślników. W związku z czym przed I wojną światową to się wszyscy śmiali, że tam jest 3 dni świąt, bo najpierw piątek świętują muzułmanie, sobotę świętują Żydzi, niedzielę świętują chrześcijanie. No i do tej pory wszystkie święta, jak to się mówi, obserwują, czyli zachowują. No ten mówi, mamy jutro święto tutaj muzułmańskie jakieś tam, to moja żona będzie piekła tam coś tam, a potem jest święto katolickie, to ja też do kościoła nie chodzę, ale świętuję razem ze szwagrami, bo akurat miał żonę też katoliczkę i fajnie. Także jeżeli na sali są kawalerowie, to proszę pamiętać, trzeźwy, umyty i dba o dzieci, to ma, że tak powiem, wzięcie. Ale jak to się teraz do tych innych cywilizacji, które są w Azji? Otóż cywilizacja chińska jest cywilizacją, która się zmieniała. Pierwsze takie wzmianki o cywilizacji chińskiej to były nauki Konfucjusza, mniej więcej 500 lat przed naszą erą. Pisma się nie zachowały, bo zostały zniszczone. Otóż władca ma się wsłuchiwać w głos ludu. To jest Konfucjusz. Jak się władca wsłuchuje w głos ludu, to jego rządy są popularne, no bo on robi to, co by ludzie chcieli. No 500 plus na przykład, proszę bardzo, władca się wsłuchał. Ale inny filozof i wielkorządca chiński, Lisy, zaprowadził tak zwany legis. Ludzie nie wiedzą, co jest dla nich dobre. Oni muszą być zmuszani do roboty. I władca rozkazuje ludowi, czy ludowi się podoba, czy nie. No i tak zbudowano wielki mur, tak zbudowano wielki kanał, tak zbudowano pałac dla cesarza Huangdi. Wiesz się ileś tam lat przed naszą erą, ale ludziom to się bardzo nie podobało. No i wybuchło powstanie, które doprowadziło do dynastii Han, ale nie o to chodzi. Po wielu walkach domowych okazało się, proszę Państwa, że taki filozof Moti się nazywał, mówi, że jedno i drugie. Władca musi wiedzieć, co ludzie chcą, a ludzie muszą wiedzieć, czego chce władca. No i proszę Państwa, w tych 10 punktach programu 19 zjazdu jest jedno i drugie. Władze mówią, czego by chciały, ale wsłuchują się w głos ludu. Najbardziej taki chiński sposób to jest doszukiwanie się wspólnego środka. Doszukujemy się tak zwanego pu albo fu. Różnie to wymawiają Chińczycy. Z Chińczykami naprawdę ciężko się rozmawia. Zaraz uciekają, takie jakieś nieużyte. Nie można się zapytać, która jest godzina. No, przez internet koresponduję z pewnym Chińczykiem, który mówi, że jest Finem. Pytam się, która godzina się wyłączył. Nie wiem. W każdym razie chciałem zapytać kolegi, czy nawiązał przyjaźń z jakimś Chińczykiem, bo ciekawostka. Czytałem, żeby się przygotować tutaj, literaturę chińską i jakie wątki w Chinach są. Bohaterskie, oczywiście bohater, zwycięża i tak dalej. Rodzinny. Kobiety wspomagają swojego mężczyznę, żeby rodzina była. No i tam jeszcze parę innych, ale nie było ani o nieszczęśliwej miłości, ani o przyjaźni. Takich książek w Chinach nie wiem, czy są, no w każdym razie w polskim przekładzie bibliotece nie ma. Tym oni się nie zajmują. Co innego, proszę Państwa, w Indiach, gdzie cywilizacja jest bramińska, ale tam eposy, prawda,
wielki epos Mahabharata o podboju Indii, prawda? Mówi, że dwaj przyjaciele, Krishna i Arjuna, podbili Indię, no niechcący, bo musieli wygrać bitwę, ale jak wygrali jedną, no to już potem pojechali dalej, no i ten Krishna cały czas dobrowolnie pomagał jako znakomity jeźdźca, woźnica rydwanów temu Arjunie w różnych tam manewrach bojowych, a ten z łuku szył, miał 40 strzałów w kołczanie, no i dopóki wszystkich nie wystrzelał, nie wracał, potem wracali po następny kołczan, ale to też jest zupełnie co innego. W każdym razie, proszę Państwa, zdziwiłem się, że poprzednicy tej roli Indii w ogóle jakoś, no w jednym momencie tylko było, że Indie mają tam parę procent, no tylko jak to liczyć, no bo wszystkie polskie huty zostały sprzedane. Nie ma ani jednej polskiej huty. To czy mamy jakiś w ogóle ten udział w sterowaniu, czy nie? Koncern Mittal ma produkcję stali większą niż Francja, no to teraz koncernami będziemy liczyć, czy nie? No trochę ta statystyka miesza, ale nie o to chodzi. Ogólnie metoda jest bardzo poglądowa i przewidywalna. No ale w takim razie, proszę Państwa, czy można w takim razie, no, zaprzyjaźnić się? No, z Tatarami nie ma sprawy. Z Ruskimi, proszę bardzo. Mam kilku przyjaciół, no co prawda profesorów z uniwersytetów w Rosji, jednego z Tweru, dwóch z Moskwy, dwoje z Moskwy, przyjeżdżają do Kielc. Tam wykładał nasz nieodżałowany docent i zapoczątkował takie kolokwium świętokrzyskie, to się nazywa, multidyscyplinarne. Przyjeżdżają wszyscy, którzy uważają, że mają coś do powiedzenia, a selekcja jest taka. Kto przynudza, więcej go nie zaproszą. Trzeba mówić ciekawie. No i rzeczywiście paru ludzi nie dostało oklasków i to już było, że no chłopie, nudzisz, no. Poczekaj, aż ktoś inny. No ci Ruscy rzeczywiście bardzo ładnie opowiadali o różnych rzeczach. I co? Żeby się z Ruskim zaprzyjaźnić, no to prawo pierwszego kontaktu. Trzeba się przedstawić. Trzeba się przedstawić z odczestwa. Jak ja mówię, Maciej Stanisławowicz Węgrzyn, a to się chcesz zaprzyjaźnić, bo powiedziałeś imię swojego ojca. A jak jeszcze mówię, po wojennym młodszy lejtenant, a służył w wojsku, to znaczy, że to nie jest tchórz ani dekownik, czyli on się będzie stawiał, nie? Bo jak w wojsku nie służył, to znaczy, że nie stawia. Kto nosi brodę, w wojsku nie służył. Dlaczego? Dlaczego wojsko się goli? No, żeby gazmaska przylekała do twarzy. Po 8 godzinach wojsko musi być wysuwane, bo broda rośnie i można się po prostu zatruć. Także ogolony były wojskowy, proszę bardzo, już od razu flaszeczka idzie na stół. Nie to, żebyśmy, po prostu to jest taki rytuał, prawda, że po kropelce wypijemy swój człowiek i można, i wtedy się dowiaduje o ich osiągnięciach, o ich kłopotach, o tym, co oni myślą, czy oni chcą nas zaatakować. No nie, nas uważałem za lekko takich szurniętych, jak jest ustawka kibiców, nie? Była taka, zmarł papież święty Jan Paweł II, kibice Wisły, kibice Krakowi spotkali się na takim pojednawczym spotkaniu i nagle takie małe chłopaszki, 10-letnie, zaczęły się obrzucać z kamieniami. No i zrobiła się rzeczywiście ustawka i straszna bijatyka. Potem świętej pamięci biskup Macharski wezwał ich wszystkich do kościoła świętej Anny na specjalne lekcje. Przyszli, leżeli krzyżem, no co z tego, tylko się wcześniej pobili. Bo jakiś taki szczyl, jeden z drugim za przeproszeniem, zaczął. I my jesteśmy w takiej w tej chwili sytuacji. My mamy sprowokować kogoś. Mimo że jako łacińscy kierujemy się etyką, no niestety nie. Przynajmniej ja ciągle obserwuję tą cywilizację arabską. W związku z tym, jak to z tymi Chińczykami jest? Otóż pierwsze pytanie to jest, gdzie się Chiny kończą? Jest takie prawo Mazura, że jeżeli system się ogranicza, to dłużej przeżywa. I oni się ograniczyli dwa razy. Raz w czasach dynastii Tang, to jest tak mniej więcej 700 rok, 756 dokładnie, rok naszej ery, kiedy nie tylko jak za dynastii Han opanowali Ujgurię, ale jeszcze przekroczyli przez Altaj, opanowali, to się nazywa Sogdiana, czyli dzisiejsza Samarkanda,
dzisiejszy Taszkent, tereny Azji Środkowej, bardzo żyzne, bardzo bogate, ale tam już był islam. I ci islamiści zaczęli ten islam przenosić do Chin. No wszystko, co pod Chinem należy do cesarza, co pod niebem należy do cesarza, a tutaj jakiś Allah się pojawił. Nieporozumienie językowe doprowadziły do powstania. Jedni mówią 30 milionów, drudzy 50 milionów zabitych. W każdym razie dynastia Tang odcięła jedwabny szlak. Chiny kończą się na górach Hałtaj. Koniec. Dalej nic nie ma, nie ma Chin. No i drugie ograniczenie było w 1456. Wielka flota chińska wypłynęła na Morza Południowe, opłynęła przez cieśninę Malakkę, opłynęła Malezję, dotarła do Indii. Z jedną stronę monsunem w jedną stronę, drugą monsunem w drugą stronę, przywieźli tam zdobycz i tak dalej, i tak dalej. Admirał zgromadził jeszcze większą flotę, podobno 3000 dżonek było i kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy. Jak doszła wieść do cesarza, że oni w jedną stronę płyną pół roku i w drugą pół roku i rozkazy cesarskie na miejsce dotrą dopiero po roku najwcześniej albo po półtorej, bo tam raz, jeszcze raz, czyli półtora roku będzie bezchołowie, kazał spalić flotę. Odcięli się. Dopiero teraz w tych punktach tego programu jest Belt and Road, to się nazywa, czyli szlaki wodne i szlaki kolejowe. No i czy Chińczycy nam zagrażają w sensie, że się będą osiedlali? Nie. Oni chcą być z powrotem. To znaczy, we wszystkich powieściach, o których czytałem, Chińczyk, jeżeli jest na obczyźnie, to on marzy o tym, żeby być z powrotem, przyjechać z pieniędzmi, wybudować taki piękny dom, żeby kolegę szlak trafił, a on, żeby już do końca życia tylko spijał tam, nie wiem, mleczko ryżowe, czy wódkę ryżową, już nic nie będzie robił. Takie w literaturze, a w rzeczywistości nie wiem. Nie można z nimi po prostu nawiązać kontaktu. No, poza tym raz z jednym poszedłem na obiad, ale miał słabą głowę, usnął w talerzu, miałem okazję zapłacić rachunek i w tym momencie go znieważyłem niechcący, bo jak się kogoś obdarowuje, to się go uzależnia. Była taka historia w okresie czterech walczących królestw, że o jakieś tam sporne hrabstwo czy okręg była walka. No i silniejszy ten władca obdarował tym okręgiem tego słabszego, a marza weź sobie. I ten popełnił samobójstwo, a jego całe cesarstwo, to królestwo przyłączyło się z tym drugim i uzyskali dwukrotną przewagę nad każdym z pozostałych. W ten sposób cesarz Huang Ti się przybrał takie imię, zjednoczył Chiny po raz któryś tam i kolejny. Bo proszę Państwa, oni chcą być u siebie. To, co jest teraz, im w ogóle nie odpowiada. Mieszkanie w blokach? Nie. On ma mieszkać gdzieś tam. Koledzy, którzy handlują z Chinami, opowiadają no, dla mnie dziwne rzeczy. Gość 4 lata pracuje, żeby sobie kupić Mercedesa i jedzie na północ do jurty, stawia go przed jurtą tego Mercedesa w tym błocie i jedzie pracować po następnego Mercedesa, bo sąsiedów szlak trafi na miejscu, bo on się dorobił tego Mercedesa. Oni chcą wracać do siebie. No i parę dni temu był wielki eksperyment socjologiczny. 5 dni wolnego w Chinach, o czym nasza prasa w ogóle nie była. No i czy oni wyjadą za granicę, czy będą w kraju? Wszyscy byli w kraju. Nie wiem dlaczego, ale wycieczki, znaczy w internecie są zdjęcia, że jak ta Giewont, to po tym murze chińskim te wycieczki spacerują. Co najważniejsze z tego, otóż władza ma dotrzymywać słowa. Kiedy Deng Xiaoping obejmował władzę, obiecał wszystkim podwyżki. Co roku, wtedy to był rok 80 któryś, ja czytałem prasę jeszcze bez okularów, o 10% rocznie. Mówię, no to chłopie, ty się przejedziesz zaraz, jeżeli to będzie jeszcze w procencie składanym, to za 7 lat już będą zarabiali 2 razy tyle, za 11 lat 3 razy tyle, za 15 lat 4 razy, a za 20 lat 5 razy tyle. Nie wiem, czy jest w procencie składany. W każdym razie wszyscy koledzy, którzy z Chinami handlują, mówią tak, zarobki rosną. No to co zrobić, żeby ceny nie rosły? Ano dać ludziom wolne.
No i wielki eksperyment socjologiczny się udał. Ludzie z zadowoleniem wzięli sobie to wolne, niepłatne oczywiście. I teraz nie wiem, czy będzie taki punkt, bo w tym programie nie ma. Wolne soboty. Może będzie, może nie będzie. W każdym razie, co się będzie wtedy działo? No, co robić z czasem wolnym? Ten problem był w Anglii w latach czartystów. 1842 rok. Zmniejszono czas pracy do 10 godzin i wszystkie gazety konserwatywne mówili, rozpiją się, będą się bili, to przejść przez ulicę nie będzie można. A co powstało? Teatrzyki ogródkowe, czytelnictwo, biblioteki, piśmiennictwo specjalne, takie były dwupensowe broszurki, prawda, w których opisywali różne rzeczy. I nowa gałąź sztuki, melodramat. Zrozumiała dla odbiorcy, który nie był specjalnie wykształcony. Nie wiem, co będzie ze sztuką chińską, bo oni mają otwarcie na zachód, mają internet, mają tam satelity i tak dalej. Chętnie kopiują te zachodnie wzory. No i część społeczeństwa być może będzie na dyskotekach, a część będzie oglądała tańce teatru chińskiego. W każdym razie to jest właśnie to dla ludzi, że nie tylko robić, 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 tylko jeszcze czasami się można zabawić. W każdym razie moim zdaniem władze chińskie dążą do złączenia tego w cywilizację religijną. Będzie socjalizm chiński. Oni to nawet nazywają, żebym się nie pomylił, socjalizm o chińskich cechach. Ludzie w centrum uwagi. Muszą zlikwidować ubóstwo, bo rzeczywiście ci pasterze w Tybecie no, żywią się mlekiem jaków czy tam owiec. Ale oni specjalnie nie chcą iść do miast. Do miast przesiedliło się w ciągu ostatnich 10 lat według tej agencji Xinhua 290 milionów rolników. No bo praca na roli jest zmechanizowana, prawda? Jak będzie dalej, trudno powiedzieć. Są zdjęcia, że bloki ogromne, puste. No bo to są bloki na szafy na siłę roboczą. Oni chcą do tych swoich wiosek wrócić. Drogi są, już można teraz dojechać. Kiedy zrobili drogi, 60 milionów kulisów, czyli tych tragarzy, straciło zatrudnienie. Co zrobili? Obsada ciężarówek jest dwuosobowa, kierowca z pomocnikiem. Tak jak kiedyś było jeszcze za czasów Gomułki, bo to pamiętam. Dalej, proszę Państwa, zanieczyszczenie środowiska. Niestety do tej pory eksploatowali środowisko bezwzględnie. Ścieki do rzeki. No teraz okazuje się, że Szanghaj jest zatruty ściekami rzek okolicznych i jest wielka awantura, kto tam wodę będzie oczyszczał. No, jak była propozycja przyjęcia niemieckiego, właśnie enerdowskiego prawa wodnego, w którym wodę można czerpać z rzeki poniżej spustu